Cześć, jestem Wojtek, witam w szóstym odcinku Poradnika Świeżaka. Dzisiaj pokażę Wam akcję bokserską, która będzie złożona z ciosów, które mogliście zobaczyć na poprzednich odcinkach. Zapraszam. Nasza akcja będzie składać się z ciosów bokserskich, jednak dodatkowo ma w sobie elementy poruszania, co ją komplikuje. Zaczynamy sobie od wyprowadzenia lewego prostego z lewym krokiem w przód. Z pozycji wyjściowej prostuję lewą rękę w pełnym dystansie i trzymam ją sztywno na końcu ruchu, tak żeby przekazać pełnię siły. Drugi cios to prawy prosty. Musimy po lewym prostym wrócić do gardy i w momencie przyciągania lewej ręki wyrzucamy prawe biodro, robiąc małe tupnięcie prawą nogą. Spinamy brzuch, energia pnie się aż do barku. Prawy prosty jest tak jak cios lewy prosty, sztywny, przekazujemy pełnię siły. Wracamy po nim do gardy i przychodzi pora na cios lewy sierpowy, skręcając lekko lewą stopę i okręcając tors. Patrzymy przed siebie, tak aby energia nam nigdzie nie uciekała i wracamy do gardy. Kolejnym segmentem jest seria ciosów wykonanych z poruszaniem się do tyłu. Z pozycji wyjściowej wyprowadzamy prawy prosty, następnym ciosem jest lewy sierpowy. Wracamy po sierpie do wyjściowego ułożenia i wykonujemy taki sam ruch jak w prawym prostym do tyłu. Wracamy do pozycji wyjściowej, dokładając prawą nogę do przodu, tak żeby być gotowym do ponowienia, do zmiany kątu, wykonania uniku, tak aby zaskoczyć przeciwnika i być cały czas niebezpiecznym. Jesteśmy już po akcji. Pamiętajcie o wszystkich szczegółach, ćwiczcie ją skrupulatnie i nie zaniedbujcie detali. Róbcie to regularnie, a dojdziecie do perfekcji. W celu doskonalenia swojej techniki oglądajcie kolejne odcinki Poradnika Świeżaka i nie zamulajcie. Na razie.